Siema Byki. Siema. Nie psuj mi tu. Siema. Nie psuj mi błąd do kościoła. Siema, chłopaki. Słuchajcie, dzisiaj skuter, co robimy z nim? Jakie pomysły? O ja pierdziele. I przepoławiamy go na pół i na części. Ty on jeszcze do kościoła pojedzie. To pojeździ do kościoła. On chce jeszcze jeździć. Jeszcze. Ej, to jak zapalniczka. Co ty? To nożyczkami mogłeś to uciąć. Ten, tej paliwo tnie tej fleksem. Filter powietrza. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life, yeah. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. Do tego kwiatu z niego zlatuje ty. Co byście mi robili? On pływał. Mogę wam powiedzieć jedną rzecz, że można, bo tak jak coś wyleciało, tu jest taka ostra rzecz, to możemy oponę przebić. O, możemy oponę przebić? Coś ty, co ty? Chcesz, żeby to wybuchło? No przecież nie wybuchnie. Ale ty nie umiesz obsługiwać jak tego. Nie? No, ale jak? No normalnie odpalasz? Nie odpalasz. A jak? Musisz odkręcić zawory te. Nie, zostaw! Nie masz pojęcia, trzymaj to. Wydech możemy odciąć, Tomek. Felgi amerykańskie? To są alusy? Alusy, no, słuchaj. Co chciałem zapytać? O kurwa! Fajnie skacze. To fajnie skacze. Filter powietrza. Bardzo fajnie. Ty to może jeszcze się nauczysz jeździć na kole. Na zgaszonym? Na zgaszonym, no. Da radę? Ale Tomek, kurde. Ale patrz, ile to sprzątania będzie. Ja nie sprzątam. Nie? Tomek. Patrz ty. Słynna stacyjka. Kibel, nie? Kibel jest. No. O kurde, to się urwało. Paliwo jest, zobacz. Właśnie szkoda tego paliwa. No zobacz, ile jest. To może zlejemy, co? Tak. Policjanty nie złapią na pewno. Nie. Ale słuchaj, ten kokpit to byśmy mogli sobie wziąć na pamiątkę. Tu tło jest. Jest paliwo? No nie, dużo. Jest dużo. Ty, no to dawaj bańkę jakąś. Go przechylimy i trzy węże tu gdzieś jest. No to Kuba, idź po bańkę z paliwem. A gdzie jest? Nie mamy, ty. No. To wiesz co, tą dużą, taką wiesz, tą białą. Może tam jest ta biała. Nie czerwona, tylko biała. Dobra. Jaki masz pomysł, Tomek? Ja bym jeszcze... Mamy palnik, mamy spawarkę, mamy flexa. Kurde, będziemy go cieli. Co? Cięcie? Tak. Kuba, jaki masz pomysł? Co jest? Jest bańka, ale bez paliwa. No a przecież my ją pchnieć, bo spuścimy. Bo spuścimy z tego. Aha. I będzie paliwo. No. I do LTZ-y zalejemy. Odpalimy go? Podpalimy! Podpalimy go. O kurde, to by dopiero było. Nie no, płonącego skutera to jeszcze nie było u nas w odcinku, co? I tu wszystko, tu zapłonie. Normalnie ognisko będziemy mieć. Kiełbasy nie ma. No, to nasze lapo kiełbasy. Tomek ma bańkę. Akcja, ale uważaj na ten. No już ten. O cholera. Uważaj na malrosa. No dobra, to jedzie ostro. Dobra, to ostro. O kurde, na ostro. Ale mi się wydaje, że to nic się ale nie jakie stało. Wytrzymałe są. No. No nie mamy żadnego pojazdu na zderzenie z tym.
Jest? Kuba. Nie. Jest paliwo, nie? Nie spuszczamy. No. Nie. Bierzemy palnik i go tniemy. I zobaczymy, czy wybuchnie, czy nie, co? Co ty na to? Ale no to będziemy... No. Korek, plastik. Tomek, Kuba demolka. To co, palnik wystawiamy? Dobra, gaz. A ja bym go na części sprzedał. Raz. Masz rękawice. Tlen. Cyk, fu, Kuba, masz rękawice. Trzeba poszukać młota jakiego. Ja, ale... Palnik. O, cie panie. I co to jest? To podpala się i sru, nie? I ogień, i wuuu. No. Aha, dobra, to ci zostawiam. Ja chcę młotem walnąć. Dobra. Tato, daj mi rękawice. Tu jest grupa. Kuba, młotem. Tomek, co masz za narzędzie? To jest mocne. Nie, wierzę, to nie chcę pęknąć. Co tu się gra? O kurde. Kurde, pęku. O Jezu, demolka. Ła, ale jak boli, ale jakie grube. Ja pierdzielę, ty. No, ty, co jest naprawdę dobrze zrobione. Ja pierdzielę. No to trzeba w posobę. Ale nie chcę... Ale... Nie, bo muszę się dostać tu do tego. Destrukcja? Tak. Kurwa, stopa. Ty, ja mam wózek widłowy. Dawaj go, dawaj. Ja, ale poczekaj. Ty mi dasz. No. Dobra. Nagraj mnie, jak jadę i wjadę w niego. Tomek, a ty uciekniesz, no. Dobra? Bo ja jadę. Bo ja jadę. To ja chcę rozwalić, tata. Dobra. Tu. Ale trafisz? To sobie można krzywdę zrobić, Kuba. Poczekaj, ja z nogi spróbuję. Czy masz? Nie, no za mocny jest, Tomek. Tu trzeba palnikiem. Jak młotem tora i piorun wezwać? No, tu weź. Uważaj, Kuba, bo krzywdę sobie zrobisz. Daj mi na chwilę tego młotka. Jakuś, bo żeby ci nie odbił w głowę. Poczekaj, idę po fleksa. Poczekaj, poczekaj. Tomek, masz! Co ci idę zrobić? Uważaj, nie, palca sobie nie utnij. Pójdzie? No widzisz. To nie przeczyni tego. Zbiornika. Czekaj, daj, z nogi dam. O, już prawie, już prawie. No, patrz. Dobra. Dobra, poszło. Poszedł! No, co, dostaniesz się do paliwa? No chyba. Czy jeszcze problem? No dostaniesz się, zobacz. Ale jaki filterek, patrz. Fajny, czyściutki. On musiał jeździć. Słuchaj, ja bym jeszcze zaryzykował z tym paliwem. Palnik i tniemy. Czy wybuchnie, czy nie? Nie wybuchnie. No nie wiadomo. To weźmiemy tu szmatę, wsadzimy i trochę wiesz. A można oponę przeciąć? Może. Fleksem. Nie tym, Kuba. O! Tym. Palimy gumę ostatni raz, patrz. A jak śmierdzi, nie? Nie jedzie, a pali. Żarówkę zniszczyłem, ja pierdzielę. Ty, bierzemy ten wydech? No wydech weźmiemy. Poczekaj! A ten co zrobił? Co żeś zrobił?
Co zrobiłeś? No, rozbił lampę. Ale jak? To wybuchnie! Ej, to jak zapalniczka! Nie, co ty? Wybuchnie. To nożyczkami mogłeś to uciąć. Ten, tej paliwo tnie tej fleksem. Widzę, że ty jesteś hardkorowy. Hardkorowy wazup. A to można urwać? Można. Na pamiątkę to bierzemy. Nie, tak nie zrobisz. Coś słabe to ciśnienie jest. Majster. A już się ubrudziłeś, patrz. To jest na doładowanie, na turbo. Aha. Nie, no tak co do jutra będziemy ściągać. Tak się z samochodów też ściąga? Tomek? Nie. Filterek był zapchany. A od czego, ciekawy jestem? Łoje. Teraz podpali się idealnie. Jakiś węgiel by się przydał teraz jeszcze. Większy. O, z Raptora wziąłeś? Tak. Trzy. Pół. Cztery. No pół. Wypuściłem już. A ty jeszcze mniejszy. Jaja. Nie wiem, czy to ma sens. A tylko tyle, że jestem uświniony. No. Nie, masz rękawice. Bardziej to twoje rękawice. Tomek pomyślał, manetka już chce podiwanić. Ale patrz, patrz, patrz. I bum! I co, leci? Coś tam leci. Powiem wam, że... O, leci. Tu się naczekamy. Patrz. Zobacz, śrubki z niego pospadały. To się przyda. Na chwilę przytrzymasz jeszcze raz. To paliwo jest... Tomek, to jest jakiś żybura to jest, tego jeziora. To nie jest paliwo. Nie wiem. Chyba no to po co ja... Siki ropuchy. To ja to puszczam. Tomek. To puść. No. No i tak już patrz, końcówka jest. No i jak teraz chcesz palnikiem robić, jak to wybuchnie? Filter powietrza? No kurde, nie jest za dobry. Nie jest za dobry. A ja bym go na tą drugą nóżkę postawił, co na tą. Dobrze, na dobry pomysł padłeś. Ale... Uważaj, Kuba. O Jezu, tu jeszcze ile piachu. Kurde, ty chciałeś, żeby to jechało? No nie pojechało. Trzeba było zacząć naprawę od czyszczenia filtra powietrza. Chyba tak. Ja lubię piasek, to mogę się pobawić. Ja lubię piasek. Chyba, że ci maskę dam tą spawalniczą. Bo budowniczą normalnie. A nie lepiej było wkręty wykręcić? Nie, bo to za długo by trwało. Aha. Ale ten filtr można sprzedać. A to jest jakaś wersja, patrz, złota. A kurde, tej! Majster, szef! Spokojnie. Panuje. Panujesz nad tym? Tomek. Widzę, że spodobało ci się. Teraz ja! Nie, Kuba, to jest niebezpieczne narzędzie, wiesz? Ale młotek możesz. To żeby iskra nie poszła na to paliwo. Wiesz dlaczego nie chciał zapalić? Bo paliwa nie dostał. Widzę, że ci się spodobało, Kuba. I tak, o, jak do strzelnicy! Dasz mutkę? Uciekaj. Mi się spodobało. O patrz, nie no, to jest dobra. Nie, rozwalaj, bo wyleci ol ten płyn. To jest naprawdę nie do pomyślenia, żeby te plastiki tak długo wytrzymywały.
Tomek, a w jakim celu teraz to rozbierasz? Odkręcimy zbiornik. I co? I go wywalimy, wtedy będzie bezpiecznie. Ty majstry! No? Psujemy młotek, a nie to rozwalamy. No, popsuliśmy sobie młotek. Klamka nie łamka? Co żeś zrobił? Zobacz, co zrobił. Zawiesiłeś się? Zawiesiłeś się. Dobra. Kuba tu kończy. Tomek już prawie, ale śmierdzi tu paliwem. Ja pierdzielę. Nie ma co palić, jak paliwo wypadę. To mogłeś zostawić, bo tam są ten. Ostatni ten. Wskaźnik prędkości. Nie. Tego nie. To na pamiątkę bierzemy. To jest małe akurat to. Ja bym mógł robić w rozbiórce. Tak? Rozbiórka. A ty? Ja też, tak o! Jak ktoś macie jakiś sprzęt na rozbiórkę, to wam rozbierzemy. Widzę, Tomek ambitny, co? Tam. A kiedy palnik? Jeszcze trochę. Tomek mówi, że felgi są dobre. Kurde, się przewrócić tu idzie. Bajzel jak nie wiem. Kuba, wystawię LTZ, pojeżdżę sobie. Widzisz, Maciek, co tutaj narobili? No, widzisz? No. 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 Co będziemy palić? Przecinać skuter. Tak na pół? No. Będziemy palnikować. Oś ty, no, co ty? A co, chcesz, żeby to wybuchło? No przecież nie wybuchnie. Ale ty nie umiesz obsługiwać jak tego. Jak nie? No, ale jak? No normalnie odpalasz? Nie odpalasz. A jak? Musisz rozkręcić zawory te. Nie, zostaw! Nie masz pojęcia, trzymaj to. Pierwszy odkręca zawór ten, gazowy. No. Czaisz? Lekko. Tak? Spinamy. Teraz dopiero powietrze, tlen. Nie dojść na to, bo ci zgaśnie. Tak, tu. Majstry szefy. I teraz ten? No. Gaśnie ci. O, ja pierdzielę. Dobra. O kurwa! Wybuchnie! Co się zajęło? Chyba odczuł się! Co on za to chodzi? To jak ci jara? Zobacz, ładę do siebie. O. Tomek, bo ty się zajarasz tu. Zacisz to? A. To uważaj, ja pierdzielę. Nie działa zacisza tu. Zacisza nie działa, Tomek. Działa. Teraz tam to te. Dobra, nie. Ładnie, panie. To teraz jeszcze muszę raz zapalić, bo jedną przyciąłem. Tylko nie dotykaj tego, bo jest gorące. Osikam. Osikasz? Tak. Majster szef! Ale żeś se zrobił? Jedzie kurczę! Tomek, poczekaj, jeszcze ci gaśnicę przyniosę, będzie dym! To co, kończymy, nie? Ostatnia podróż skutera. To nara, hejos!